Identyfikator podmiotu SCP-182. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-182 zamknięty jest w niewielkiej, środowiskowo zamkniętej strukturze na niezamieszkałej wyspie ulokowanej 10 km od wybrzeża Grenlandii. Przez cały czas do ochrony obiektu przydzielony jest zespół składający się z 5 strażników. Raz w miesiącu strażnicy muszą przejść ocenę zdrowia psychicznego. Ci, którzy okażą jakiekolwiek symptomy posiadania szkód na zdrowiu psychicznym, zostaną wycofani z owego przydziału i obowiązkowo zostaną poddani pełnoprawnej terapii psychiatrycznej, zanim powrócą do służby. Pracownicy ochrony nie mogą spędzić na przydziale do SCP-182 więcej niż 6 miesięcy nieprzerwanej służby. Ponadto, muszą oni spędzić minimum 3 miesiące na innym przydziale przed powrotem do owego. Personel posiada prawo do odmowy uczestniczenia w tym przydziale, jeżeli spędził na służbie przy SCP-182 w sumie przynajmniej 8 miesięcy. SCP-182 wyniosło trzymanie go w stanie silnego odurzenia przez 20 godzin dziennie. Po incydencie 182-7 przywilej ten został cofnięty. Opis. SCP-182 to 45-letni mężczyzna o średniej muskulaturze, posiadający kaukaskie rysy twarzy. Obiekt przeżywał ciężkie zabliźnianie się podbrzusza i okolic czaszki w nieznanej przeszłości. Według opinii samego obiektu, na krótko przed przejściem pod opiekę fundacji, w roku 1900... SCP-182 jest głuchoniemy. Kwestię tę nadrabia swymi naturalnymi zdolnościami. SCP-182 wykazał umiejętność pasywnego wchodzenia w umysły innych istot, zarówno ludzi, jak i zwierząt, przy tym doświadczając widzenia i słyszenia świata poprzez ich zmysły. Rzec by można, iż porównanie do pasażera w ich umysłach jest jak najbardziej na miejscu. Anomalia ta nie wpływa jednakowo na każdego pracownika. Niektórzy strażnicy, regularnie przydzielani do obiektu przez lat, nie odczuli szkodliwych skutków ubocznych. Jednakże, dłuższe wystawione na pasywne pożyczenie zmysłów SCP-182 skutkuje silnymi halucynacjami obrazowymi i dźwiękowymi u 97% ludzi i u 100% innych podmiotów testowych. Efekty wystawienia są bardzo zróżnicowane pod względem intensywności, lecz nieprzerywane wystawienie na działanie obiektu po pierwszych symptomach skutków ubocznych zawsze doprowadzi do załamania mentalnego. Dojdzie do niej tym szybciej, im bliżej tester będzie znajdował się względem SCP-182. Obiekt wykazał umiejętność świadomego wywołania halucynacji u strażników, podczas gdy znajdował się w uwięzieniu. W związku z tym zaleca się unikać stresujących dla SCP-182 tematów, w tym wspomnianie SCP-076-2, SCP-682 i przeszłości samego SCP-182 do momentu pozyskania przez fundację. Zaleca się również likwidować personel, który przez SCP-182 nie jest w stanie rozróżnić halucynacji od rzeczywistości, ku czemu podstawę służy wynik obserwacji wszystkich testerów, którzy osiągnęli taki punkt załamania mentalnego, iż nie można ich już odratować. W końcu i tak cierpią martwice mózgu lub popadają w permanentną katatonię. SCP-182 nie jest w stanie kontrolować tej umiejętności w znacznym stopniu, i mimowolnie widzi oraz słyszy to samo, co każde żywe zwierzę w promieniu do 10 metrów. Obiekt może skoncentrować się na określonym kierunku poza tym dystansem, jednakże nie może odczuwać wrażeń zmysłowych istot oddalonych o więcej niż 30 metrów. SCP-182 posiada także zdolność przekazywania swoich myśli do umysłu jednostki, dla której jest pasażerem. Owa mentalna mowa jest jedynym źródłem informacji o obiekcie, a strażnicy opisują doświadczenia jej, jak gdyby niewielki człowiek mówił do nich z pomiędzy ich uszu. Mowa SCP-182 nie odznacza się stwarzaniem zagrożenia memetycznego ani telepatycznego. Jednakże osoby, na które obiekt wpłynął, donoszą, iż jego głos jest zawsze częścią ich halucynacji. Dodatek 182-1. SCP-182 twierdzi, iż incydent, w wyniku którego utracił zdolność mowy i słyszenia, również doprowadził do manifestacji jego zdolności telepatycznych.
Nie jest pewne, czy taki był cel tortur, którym obiekt został poddany, czy wyraźna sytuacja zagrożenia życia wywołała manifestację jego mocy. Nie należy kontynuować przesłuchań na ten temat, jako że SCP-182 w przeszłości wchodził w stan jasnego zestresowania po zadaniu mu takich pytań. Ponadto obiekt dokonał skutecznej próby zwiększenia szybkości zachodzenia załamania mentalnego u osób, na które wpływał, przez co w czasie pierwszego przesłuchania doszło do ofiar. Dodatek 182-2. Zasugerowano wykorzystanie SCP-182 w roli tłumacza innych SCP, które posiadają prawdopodobną zdolność myślenia, lecz nie komunikacji. Sugestia została odrzucona na podstawie potencjalnych skutków ubocznych przebywania w pobliżu SCP-182. Raport incydentu 182-7. Raport audio pozyskany ze strażnicy. Głos zidentyfikowano jako należący do agenta. Nagrano dnia 1900. Ta, no więc otrzymaliśmy rankiem list od O5, w którym napisali, że zatwierdzono udurzenie. Doktor poszedł powiedzieć o tym 182. Gość wyglądał na uszczęśliwionego, klaskał i tak dalej, jak małe dziecko. Daliśmy mu strzała, padł jakby trupem. Spał kilka godzin, potem doktor poszedł do niego, aby upewnić się, że ciągle oddycha. Nie chcieliśmy ofiar, nie? No, w każdym razie byłem w drugim domku. Graliśmy w stare dobre oczko. A tu doktor krzyczy, jakby go ktoś ze skóry obdzierał. Coś o pająkach, albo co? Do diaska. Wydawało nam się, że doktor się w końcu załamał. Widywał kątem oka jakieś małe rzeczy. Myśleliśmy, że to przez 182. Ciągnęliśmy słomki, aby ustalić, kto pójdzie po ciało. Agent wyciągnął krótką. Był tu świeżak, przydzielony tutaj zaledwie tydzień temu. Cholera, sam powinienem był tam pójść. Zaczął krzyczeć po kilku minutach. Wszyscy wstali i zaczęliśmy tam iść. Wszędzie śnieg. Powinienem był się przenieść stąd za... Te rzeczy. Dotarliśmy do budynku, gdzie znajdowała się 182. Leżał na łóżku. Wyglądał na trupa. 30, może 35 stóp dalej. I doktor siedzieli ze ślinotokami na podłodze. To znaczy, doktor siedział. Z jego ust wydobywała się krew. Wyglądał, jakby sobie język odgryzł. Cała nasza trójka wiedziała, co się stało. Zacząłem widywać rzeczy. Uciekłem. Nie wiem, co zresztą. Ukryłem się w budynku i poczekam na łodzie. Może przeżyję do tego czasu. Widziałem, co dzieje się z tymi, którzy zabrną zbyt głęboko. Nie skończę w ten sposób. Nie będę widywał tych rzeczy. Żegnam. Ostateczny raport incydentu. Następujące przesłuchanie SCP-182 przez personel zastępujący wykazało, iż podmiot cierpiał niezmiernie straszliwe koszmary podczas udurzenia. Obiekt wykazał wzrastające poziomy zestresowania podczas wywiadu, wobec czego wysunięto teorię, iż koszmary doświadczane przez SCP-182 wywołały reakcję emocjonalną na tyle intensywną, iż zdołało stworzyć promień obszaru halucynogennego o wyższej intensywności. W związku z powyższym, podmiotowi nie wolno udzielać żadnej pomocy w zasypianiu.